Witajcie moi mili w kolejnym odcinku z serii Eldora Plays Shang 2. Click here to continue, normal. Rumble in the Jungle to było przed chwilą, także Human Carver teraz. O, naszą koleżanką będziemy grać. Ja pamiętam na imię, kurde, to nie wiem, albo ma miecz albo kosę. Przecież to będzie medium large enemies, medium small. Czyli tak, to jest dla małych tych przeciwników, a to jest dla dużych i grubych. Speed, ale dobra, zagramy na szybko, to jest speed. Tu large enemies, tu medium i small. Weźmiemy tu. Ponieważ kosę mam na ten, a to Corina ona się nazywa. To są oczywiście takie sunshine. Będziemy grać Coriną, ponieważ te wszystkie tutaj to się odblokowywuje do tego, do właśnie trybu multiplayer, także... Także teraz jak widzicie, jest to takie urozmaicenie lekkie tej gry. No niestety, jak mówię, na strzałkach jest tak, że... Wow, trochę za dużo życia nie mam. Dobra, musiałem zmienić trochę, kurczę. Głośność, ponieważ było za głośno według mnie. O, tak, jeszcze przynajmniej. No powinno, to powinienem zrobić po prostu, że tak powiem, wcześniej. Znaczy, trzeba by ustawić to sterowanie tą łódką. I jeżeli będzie ciężko, to będę musiał to zrobić, ponieważ właśnie w tym miejscu się zatrzymałem szankiem i dlatego nie mogę przejść dalej. Chodź tu. Gnoju. No. Dobra, jest łódeczka. W sumie mogłem tutaj tak zrobić, no ale dobra. Nieważne. Haha. Jeszcze. Chain react. Zobaczcie, jak ona się odsuwa, nie? Po tych wszystkich, jaki odrzut ma. To mi przypomina trochę z tego. Była taka grana kiedyś na automaty Kanibale i Dinozaury. I tam był ten taki... jakoś nazywa właśnie. Już nie pamiętam, tam jeden z bohaterów do wyboru. I można było właśnie taką żyletę robić. O, to ładne! Tego nie widzę. O ty, gnoju. No nie no. Koniec. Cisza. Co to? O, tu nie byłem, powiem wam szczerze. Mam miny. O, to się przyda. Tu coś jest? Ciutko. Fajnie się nią gra. Z tym, że... troszkę trudno, ponieważ ona ma ten kompos taki... wymagający właśnie skupienia już. Znaczy... zaangażowania w jednego przeciwnika. O, ten właśnie. Właśnie o tym mówię, nie? To są mali przeciwnicy, dlatego wykorzystuję miecz tutaj. No, come on.
Oko ma! Jest. Weźmiemy pałę. Nie, ja muszę to ogarnąć. Tylko ogarnę to po tej jadce tu. No, puść go! Co za baba durna? Counter dla ciebie. Ogarniam to. Może lepiej będzie, nie wiem. Jakiś alarm. Na razie. Ładny kompus, tylko taki... Taki mało zadający obrażeń trochę, ładnie wyglądający, ale... Wiecie, o co chodzi. O kurde! Aha, bo na górze był ten, nie zauważyłem tego. Ładnie. Tu ktoś jest? Tu jest ryba. Jaki w ogóle typ? Jaki boss ma? No! No. Ja powiem, że trudno się gra nią. Trochę jednak tak. Co, weźmiemy ten klocek? O, jest ten. Na ślepo strzelałem, tak nie wiedziałem, czy tam skąd coś jest. Dobra. Tu są landminy. Oczywiście mam podłączonego pada. Stąd też właśnie takie. Kurde, to mówiłem się wszystkim. Counter dla ciebie. Mid shield dla ciebie. Telewizor dla was. Jeszcze ktoś w tym żyje? Owszem. Telewizor dla ciebie. Widzicie ten obiad? Obiad chciałem powiedzieć. Obraz zniszczyłem. Dobra, lecimy dalej. Na dół. Nie, kurde, który chyba mam lecieć? Mnie? O, tak. O, ja pierdzielę. My. No. Używam broni, ponieważ broń zadaje większe tym dużym. O tak, ciebie.
Znowu na dół. O! Oj, kluczyk jest. Kluczyk jest do kłódki. No tak. Jakbym się nie skapnął sam. O, jest grab. Nie grab, tylko drab. Kanter! Na ciebie jest klucz. Otwórzmy kłódeczkę. Dobrze. To gdzie mi tutaj granatami będzie rzucał? Ci mali są okropni po prostu. Macie minę. Macie jeszcze jedną. O, witam cię. Ja sobie pozbieram te. Gin. Haha. Jana. Jest kluczyk. Counter dla ciebie. I counter dla ciebie. Dobra, gdzie kluczyka mogę użyć? A mam kluczyk jeden. No. Tutaj, dobra. Nie chciałem go sprawdzać z granata, ale... Wiem, że zrobiłem tych pauzów niepotrzebnie tyle, ale... Jest i ostatni typ. Dziadu. Nie, trzeba to jest naprawdę. Koleś z pistoletami wyeliminować, ponieważ oni są najgorsi. Dobra. Świetnie. To jest kluczyk. Udało się. O! O! A ten gdzie tam się wspina? Uuu. Lecimy na górę. A właśnie, on tak sobie przypomniałem. No, przecież uniknąłem. Powiem wam, że naprawdę długo się z nim bawiłem. Kiedyś. Naprawdę. No i oczywiście trzeba poskakiwać od tego.
Au! Także jeżeli nie umiecie uników, to nawet... A nie, tutaj myślałem, że będzie bla 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 robił. Counter dla ciebie. Szybko! O! No, wreszcie. Dobra, dobra. Nie wiem, trochę mu tej energii schodzi. Counter! Dla ciebie, dobrze, że... Że unik, że tak powiem, znaczy, że nie można mnie dziabnąć jak... Ale tu można już. Ale nie, powaga, jak tu walczyłem po raz pierwszy, to... To naprawdę ciężko było. Kontakt. No! Zgiń! Gin! Jest! Jest! Po raz pierwszy. Naprawdę długo się z nim męczyłem, bo jak pierwszy raz grałem. Chyba z 4 razy zginąłem. Ała, za to oko, oczywiście, nie? Ja pierdzielę, ała. Where are they taking them? To Sunset's Edge. What is Sunset's Edge? I don't know. We just get paid per head. Magnus does whatever he wants with them afterwards. O, to zęby. Dobra, dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Walka z cyklopem. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Eldara Place Shang. Pa, pa!